Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dowiecie się, jak sprawdzić FPS-y w każdej grze. Oglądajcie. Na samym początku chciałbym zaprosić was do poprzedniego odcinka, w którym podkręcaliśmy kartę graficzną, ponieważ będziemy wykorzystywali program, który tam instalowaliśmy, a mianowicie MSI Afterburner, ponieważ ten program pozwala nam na wyświetlanie przeróżnych statystyk właśnie bezpośrednio w grze. Oglądajcie. Tak więc w tym odcinku nie będę wam już pokazywał, w jaki sposób zainstalować MSI Afterburner, ponieważ macie to w poprzednim odcinku. Natomiast link do tego programu oczywiście macie w opisie. Razem z MSI Afterburner instaluje się wam Rivia Tuner, jeżeli oczywiście w instalatorze znaczycie, że ma się to wam zainstalować. I odpalacie sobie takie MSI Afterburner, wyskoczy wam takie okienko i na dole powinno pojawić się od razu już taka ikona właśnie z Rivii. Klikacie na to i macie dwa programiki teraz takie odpalone. I teraz klikacie sobie tutaj w opcję, klikacie tutaj sobie w monitoring, no i teraz wybierać sobie opcje, które chcecie sobie wyświetlić na właśnie na Rivia Tunerze, czyli właśnie w statystykach w lewym górnym rogu. No i załóżmy, że chcemy sobie wyświetlić temperaturę GPU, klikamy pokaż na OSD, użycie GPU pokaż na OSD, zjeżdżamy sobie niżej, powiedzmy, że chcemy sobie wyświetlić temperaturę CPU, użycie CPU, użycie RAMu, liczbę klatek na sekundę, czas klatki, średnia klatek na sekundę, minimalne klatki na sekundę, maksymalne klatki na sekundę i to wszystko. I teraz ten film powstał głównie dlatego, że jeżeli czasem pytacie się mnie, dlaczego możecie mieć tyle FPS-ów, taki problem, czy też takie spadki, no to właśnie czasami mówię wam o temperaturach i niektórzy nie wiedzą, jak je sprawdzać, tak samo jak niektórzy wiedzą, jak sprawdzić sobie, ile mają FPS-ów w każdej grze, więc ten film jest właśnie skierowany do tych osób. Klikacie sobie teraz OK, klikacie sobie na Rivia Tuner Statistics Server. No i teraz tutaj, jeżeli chodzi o Rivia, mamy różne opcje, tak naprawdę non, low, medium, high. Jeżeli chcecie po prostu, że automatycznie wam wykrywało Rivia Tuner Statistics Server wszystkie aplikacje, to klikacie na Global i klikacie po prostu na High. Wiadomo, że to też będzie, że zabierało wam bezpośrednio FPS-y, więc trzeba uważać z wyborem tej właśnie tutaj opcji. Lepiej, jeżeli byście po prostu mieli sobie pododawane te aplikacje bezpośrednio tutaj na dole na liście, klikając po prostu Add, wchodząc teraz na przykład w folder z grą i powiedzmy teraz sobie, że chcemy sobie dodać League of Legends i w tym celu musimy po prostu znaleźć bezpośrednio grę. Wchodzimy w League of Legends, Exe, klikamy Otwórz i mamy teraz League of Legends dodane. I tutaj, jeżeli dodajemy bezpośrednio gry, plusem jest też to, że możemy dodać frame limit bezpośrednio w Rivia Tuner, czyli w MSI Afterburner, dzięki czemu będziecie mieli prawdopodobnie w większości gier po prostu mniejsze opóźnienie klatki. To się przekłada na to, że będziecie mieli po prostu te wszystkie klatki bardziej takie płynne, szybkie, będą miały po prostu mniejszego input laga i dzięki temu możecie osiągnąć po prostu właśnie większą płynność, więc polecam też blokować klatki bezpośrednio przez Rivia Tuner Statistics Server, a nie bezpośrednio w grach, ponieważ w większości grach faktycznie te klatki po prostu będą znacznie szybsze, a nie jeżeli będziecie blokowali te klatki bezpośrednio w grach. No i na przykład w League of Legends mam tą klatek około 300, a monitor mam 244, więc zablokuję sobie klatki na 250. Detection level ustawię sobie na medium, bo skoro już mam wybrane exec bezpośrednio gry, no to nie widzę problemu i będzie po prostu medium. Natomiast jeżeli na tym się kompletnie nie znacie, to klikacie po prostu global, klikacie po prostu high. Tu najważniejsze tylko to, żeby było show on screen display. No jeżeli chcecie, żeby też aplikacja bezpośrednio zawsze się uruchamiała, żebyście zawsze widzieli statystyki, to musicie kliknąć tutaj kłódkę. Tutaj uruchom przy starcie systemu Windows, klikacie OK. No i tu tak samo start with Windows on i macie już wszystko gotowe, żeby zawsze się wam włączało. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak już mamy skonfigurowane to, jak odpalić jakąkolwiek grę i sprawdzić, ile mamy FPS-ów. No i teraz mając tak skonfigurowany Rivia Tuner, możemy odpalić sobie gierkę. Tak więc jak możecie zauważyć, w lewym górnym rogu mamy już nasze statystyki. Po uruchomieniu gry musiało to chwileczkę potrwać, bodajże tam 5-10 sekund i już te statystyki się pojawiły. Ale jak widzicie, wszystko mamy tutaj podane jak na tacy, opóźnienie klatek 1, 2, 2 milisekundy i mamy około 500 klatek w Rocket League. Jeżeli byście zastanawiali się, w jaki sposób mam aż tyle klatek w Rocket League, to wejdźcie sobie w link, który macie teraz na karcie i w ten sposób będziecie mogli właśnie mieć również tyle FPS-ów bezpośrednio w Rocket League. Jeszcze na końcu z innych ciekawych opcji chciałbym pokazać wam to, że możecie sobie zwiększyć rozmiar tych statystyk, możecie sobie zmienić kolor tych statystyk, na przykład powiedzmy, nie wiem, czerwone, klikacie OK, macie czerwone, pomarańczowe i tak dalej, możecie wszystko sobie tak naprawdę pozmieniać. Tak więc w tym odcinku to było tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem oraz subskrypcję z dzwonkiem, po to, aby nie pominąć kolejnych materiałów, a jeżeli macie jakiś pomysł na film, to piszcie w komentarzu z chęcią. Zapoznam się z waszymi pomysłami. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i cześć!